Denis Diderot, kubuś fatalista i jego pan przełożył Tadeusz Boi Żaleński. Czyta Paweł Kutny. Jak się spotkali? Przypadkiem, jak wszyscy jak się zwali? Na co wam ta wiadomość? Skąd przybywali? Z najbliższego miejsca dokąd dążyli? Alboż kto wie, dokąd dąży? Co mówili? Pan nic. Kubuś zaś, że jego kapitan mawiał, że wszystko, co nas spotyka na świecie dobrego i złego, zapisane jest w górze. Pan. Oto mi wielkie słowo. Kubuś mówił jeszcze, że każda kula, która wyratuje na świat z różnicy, posiada swój adres. Pan miał słuszność. Po krótkiej pauzie kubuś zakrzyknął, Niech diabeł porwie szynkarza i jego gospodę. Pan, czemu wysyłać do diabła bliźniego swego to nie po chrześcijańsku. Kubuś. Bo tak, zalałem pałkę wińskiem, zapomniałem napoić konie, ojciec widzi to, wpada w złość, ja wzruszam ramionami. On bierze kij i łoi mi plecy. Jakiś pułk przechodzi właśnie przez wieś, śpiesząc pod fentoi. Ze złości zaciągam się w rekruty. Przybywamy, zaczyna się bitwa. Pan i dostajesz kulę pod swoim adresem. Kubuś zgadł pan! Postrzał w kolano. Bóg tylko wie, co za przygody sprowadził na mnie ten postrzał. Trzymają się jedna drugiej, jak ogniwa łańcuszka. — Ot, gdyby nie ten postrzał, nigdy w życiu nie byłbym ani zakochany, ani kulawy. — Pan, byłeś zakochany? — Kubuś, czy byłem? — Dobre pytanie. — Pan, z powodu postrzału? — Kubuś, z powodu postrzału. — Pan, nigdyś mi o tym nie rzekł ni słowa. — Kubuś, myślę sobie. — Pan... Czemu? Kubuś, temu iż to słowo nie mogło paść ani wcześniej ani później. Pan, i chwila opowiedzenia twoich amorów nadeszła. Kubuś, kto to wie? Pan, na wszelki wypadek zaczynaj. Kubuś rozpoczął historię swoich amorów. Było po obiedzie, czas był parny, pan zdrzemnął się. Noc zaskoczyła ich w polu zbłądzili. Pan wpada w straszliwy gniew i nie szczędzi kijów w słudze nieborak zaś powtarza za każdym razem i ten musiał być widać zapisany w górze widzisz czytelniku, że jestem na ładnej drodze. Ode mnie by tylko zależało kazać ci czekać rok, dwa, trzy lata na opowieść o amorach Kubusia, rozłączając go z panem i każąc każdemu z osobna wędrować przez wszystkie możliwe przygody. Cóż by mi przeszkodziło ożenić pana i przyprawić mu rogi, wyprawić Kubusia na dalekie wyspy, zapędzić tam jego pana, sprowadzić obu z powrotem do Francji na jednym statku. Cóż łatwiejszego, niż klecić powieści? Ale tym razem wykpią się obaj ze sprawy jedną licho spędzoną nocą, a wy tym małym opóźnieniem. Zaczęło świtać, dosiedli koni i ruszyli swoją drogą. A dokąd? Już drugi raz zadajecie mi to pytanie, i drugi raz odpowiadam, na co wam wiedzieć. Skoro raz tknę się przedmiotu ich podróży, bywajcie zdrowe, miłostki kubusia. Wędrowali jakiś czas w milczeniu. Gdy każdy otrząsnął się nieco ze swego zmartwienia, Pan rzekł do służącego, I cóż, kubusiu, gdzieśmy utknęli w twoich amorach? Kubuś. Utknęliśmy, o ile mi się zdaje na porażce nieprzyjacielskiej armii. Jedni uciekają, drudzy gonią, każdy myśli o sobie. Zostaje na polu bitwy, zagrzebany pod mnogością zabitych i rannych, zaiste niezliczoną, nazajutrz rzucono mnie wraz z tuzinem innych na wóz, aby nas zawieźć do szpitala. Och, panie, nie sądzę, aby istniało w świecie coś okrutniejszego niż rana w kolano. Pan żartujesz chyba Kubuś Nie panie dali bóg nie żartuje